Siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj dla was chciałem pokazać, jak pobić najłatwiej jest gromoszczęka. No, wiadomo, jest dużo różnych sposobów, jak można pobić. Ten, co dzisiaj dla was chciałem pokazać, jest jeden z łatwiejszych. Jak widzicie, nie jestem jeszcze najwyższym poziomem w grze, no ale dosyć łatwo pobiłem tego dinozaura. Powiem dla was tak. Pierwsze zacząłem owładnęłem sobie jednego małego dinozaura, scavengera, nie wiem jak po polsku, scavenger, nie wiem jak się po polsku nazywa on, no ale owładnąłem sobie tego jednego dinozaura. Był on używany po to, żeby była dystrakcja dla gromoszczęka, po angielsku się nazywa Thunderjaw. Dystrakcją było po to tylko, żebym ja miał czas na oddech, żeby się uleczyć trochę, czy strzał sobie więcej zrobić, czy nawet namierzyć bardziej efektywny strzał. Następnie rozstawiłem dosyć dużo pułapek pomiędzy mną a tym dinozaurem. A pułapki są bardzo efektywne w tej grze. Bardzo polecam używać je, szczególnie jeżeli macie do tych pułapek przystawki różne fajne. A niektórzy przeciwnicy, pamiętajcie o tym, że są w stanie zobaczyć wasze pułapki i albo dookoła pułapek obejść, albo je przeskoczyć. No ale powoduje to wtedy to, że też zamykacie drogę dla przeciwnika prosto, żeby cię gonił, tak? Macie wtedy szansę jakoś uciec od niego. Czyli no pułapki są tak czy inaczej przydatne, czy żeby tego przeciwnika zniszczyć trochę, czy no, żeby go, jeżeli trzeba wam szybko go uniknąć jakoś. Następnie walkę zacząłem używać strzały te z powietrzem, które odbijają, odrywają części od dinozaurów, tak? Pierwsze części, co odstrzeliłem na tego dinozaura jak najszybciej, to były miatacze, wyrzutniki dysków. Z tego powodu, że te wyrzutniki dysków są bardzo, bardzo silne, potrafią ciebie zabić jednym strzałem. Dinozaur ten posiada dwa te wyrzutniki, jak zobaczycie, tak bardziej nad tyłkiem jego. Duże, duże platformy są, bardzo łatwo je trafić. Także jak najszybciej polecam je postrzelić. Następne dwie bronie dalekiego zasięgu są na głowie. Z tego co próbowałem, no niestety te bronie na głowie, te karabiny, ciężko jest zestrzelić, ponieważ parę razy w nie strzeliłem z tymi strzałami i dalej te karabinki na głowie były, także no widać, że trzeba będzie paręnaście razy ładnych strzelić. Także łatwiej uniknąć je lub za kamieniem jakimś się schować. Następnie większość walki trzymać się polecam na dalszy dystans, po to, żeby unikać charge'owania tego przeciwnika i uderzania jego ogonem. A jeżeli zniszczycie mu dyski, jest w stanie tylko tymi działkami strzelać w ciebie, które nie są bardzo celne. Jest dosyć łatwo je uniknąć. Oczywiście timing trzeba trochę rozpracować sobie. Jak widzicie, w walce byłem parę razy przez nie uderzony. Mają silne uderzenie, ale tak jak mówię, nie są najbardziej celne. Czyli jest w stanie je obczaić tak, żeby je uniknąć. Albo ewentualnie, jak zobaczycie później, schować się za kamieniem i strzelać tego przeciwnika zza kamienia. Ogólnie walka była dosyć interesująca, powiem wam. Uważam, że jeszcze raz pójdę i znajdę tego dinozaura. Pokonam sobie go jeszcze raz, zanim znajdę najlepszą broń w grze. Jestem w danym czasie, właśnie robię quest po najlepsze bronie w grze. W przyszłości, jak te bronie osiągnę, porozmawiamy o nich, powiem dla was, jak je zdobyć. Uważam, że zajmie jakieś 2-3 godziny grania, jeżeli nie troszkę więcej. Ale okej, moi drodzy, zostawię dla was ten filmik do końca. Zobaczcie sobie, jak walka się potoczyła. Oczywiście, tak jak mówię, wygrałem walkę. Jeszcze jedna rzecz, co zapomniałem powiedzieć. Poza tymi strzałami, które odrywają części z przeciwnika, następne strzały, które zacząłem używać, to są strzały, które zbijają zbroję z przeciwnika. I dopiero po tym zacząłem używać strzały zwykłe, które robią zniszczenie, ponieważ otworzyłem parę czułych miejsc. Także no, tak dla was tak samo polecam. Pierwsze pozbyć się jego najmocniejszej broni, później pozbyć się jego trochę zbroi i dopiero wtedy zwykłymi strzałami go wykańczać. Ale okej, ziomy, zobaczcie sobie walkę do końca, powiedzcie dla mnie, co myślicie. Jeżeli walczyliście z tym przeciwnikiem, powiedzcie dla mnie, jak wam poszło. Jeżeli macie jakąś inną taktykę, podzielcie się pod spodem, żeby inni ludzie sobie przeczytali. Dzięki za oglądanie, dzięki za bycie subem, dzięki za ocenienie filmu, dania łapki w górę czy w dół, jak wam się podobało. Na razie.